Film powstał dzięki wsparciu naszych patronów. Dołącz do nas na patronite.pl. Jedziemy do studio. Do studia? Do studio? Odmienia się, więc chyba do studia. Kolejna winda. Tym razem już ta nasza, ta właściwa. A kto to tutaj jest taki? Ja tak do swoich kotów mówię, Zembrzycki. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Małe, ciasne, ale własne. I do tego profesjonalnie wyciszone. Nareszcie mamy miejsce, w którym możemy w miarę swobodnie nagrywać filmy dla was. Jest to miejsce, w którym nie będę na przykład wchodził w kupę jednego z psów Roberta. Ej, no bez przesady. Moje psy nie srają w domu. No ale przynajmniej nie będą nam przerywały dźwięk dziamglanych jajek przez nich. Moje psy również nie dziamglają jaja. A nie, Zygmunt sobie na dziamgla. Na paru filmach to usłyszycie. Zygmunt sobie dziamgla jaja, to prawda. Możesz nie rozkładać tak szeroko rąk, bo pokazuję twój portret. Chciałem powiedzieć, że jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, co zostaliśmy. I będziemy Katowice Miasta Ogrodów reklamować przy każdej możliwej sytuacji. Za moimi plecami jest sala koncertowa, no, na której się odbywały koncerty i odbywają koncerty Szlaku Śląskiego Bluesa. Oczywiście zaczęliśmy z wykopem, tak jak my. Robert doszedł do wniosku, że świetnym pomysłem jest zadymienie tego pomieszczenia. No tak, on się pomieszczenie jest tak wielkie, że bardzo trudno znaleźć czujkę przeciwpożarową. Więc już właściwie Robert wezwał straż pożarną. Filmik z tego, co się działo właśnie tu. Ten dźwięk, który słyszycie, to dźwięk alarmu przeciwpożarowego, który włączył Robert Zembrzycki w naszym nowym studiu, uznając, że świetnym pomysłem jest zadymienie całego pomieszczenia. To u nas. Wytwornica dymu, którą już nie włączymy, także. A, no mamy tutaj, pan tutaj sobie no, załączył. To wszystko ten Mieszkiewicz. No, no. Jak, czemu pani patrzy? To on załączył, to on ma brodę. Dobra, nieprawda. Okay, ja dobra. Z tym nie mam nic wspólnego. Dobra, okej, okay, to wszystko jasne. Pokój numer 423. Łowicy. Tak, tych panów już wyrzucamy. Nowy od razu. Pokój. Pierwszy dzień. Ale ochrzony pokój, ochrzony. Tak jak buty się klepie, dobra, tak okay. Pokój. No one cię właśnie napisali, że sztuczna inteligencja jest jak robot lokaj. Może ci podać szklankę wody, ale może też złamać ci rękę. Oczywiście pomieszczenie wymaga trochę pomalowania, trochę odświeżenia, sprawienia, żeby nam też tutaj było. Ja wam zaraz pokażę, jak to wygląda. Natomiast mamy też pomysł, jak to zrobić, żeby wyglądało super na filmach. I powiem wam, że nawet jak tak tutaj teraz już zaświeciłem, postawiłem Jarka na środku, który siedzi na mojej skrzynce z rozmaitymi światełkami i narzędziami. Tu w tle widzicie wytwornicę dymu, która jest przyczyną całej awantury. No to nawet już to teraz wygląda całkiem fajnie, a obiecuję wam, że będzie jeszcze tylko lepiej. Kim jest ten tajemniczy dżentelmen, który pocałował cię w usta na dzień dobry? To jest mój wieloletni przyjaciel Jacek Kurkowski, najlepszy realizator dźwięku w Polsce, który pomaga nam przystosować akustycznie to pomieszczenie! Tutaj chciałbym dać takie tu i na górę, takie panele z drewna, które wyglądają po prostu, wiesz, jak stare dechy też, nie? Żeby tą ścianę zrobić w dechach. One nam tu akustyki, myślę, że nie zepsują. A możemy nawet przyczepić na tych takich rzepach. Ale dechy, prawdziwe dechy? Dechy? Takie udawane dechy, ale z prawdziwego drewna. Tak, one są bardzo cienkie, ale będą wyglądały jak stare dechy po prostu i zrobi się tu klimat. Tutaj sztuczną roślinkę. Tak. Dużą jakąś, tak, bo to fajnie będzie po prostu. Mocno bijącą. Mogę zapytać... Jaro, ze sztuczną inteligencją jest tak jak z robotem lokajem. Może ci podać szklankę wody, ale może też ci złamać rękę. Poproszę cię, Jarek, o kilka słów ładnego podsumowania, ponieważ podsumowanie pierwszego filmu ze studio było bardzo mało podsumowujące. Jesteśmy szczęśliwi, jesteśmy zadowoleni. To jest miejsce, które ma w sobie dobrą energię. Ja wierzę w takie rzeczy i czuję, że powstaną tutaj rzeczy wspaniałe.
Ja też tak czuję. Jacek, bardzo ważne jest to, że ze sztuczną inteligencją jest jak z robotem kamerdynerem. Może ci podać szklankę wody, ale może też złamać rękę.